bardzo serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy. W czytaniach tarota na marzec dla każdego znaku zodiaku będzie osobne czytanie i będziecie mogli sobie posłuchać, co też karty mają do powiedzenia. Czytania są ogólne, dlatego warto nie brać tego wszystkiego bardzo dosłownie, natomiast na pewno można się tutaj zainspirować, potraktować trochę te czytania tarota jako taką prognozę, która nadchodzi. Czy zabrać parasol, czy może można się bez niego obyć? Taka to prognoza. Często patrzymy w niebo, żeby zobaczyć, czy się zbierają chmury, więc właśnie chodzi o to, żeby być uprzedzonym. A czy będziecie uprzedzeni? No to zobaczymy. I jeszcze chciałam bardzo Wam podziękować za Waszą obecność, za komentarze, za wszystko, co tutaj przynosicie ze sobą. Bardzo mi jest miło z tego powodu, że doceniacie moją pracę. Z góry przepraszam za odgłosy, które słychać czasami w nagraniach filmów, dlatego że mam małego psa, mopsa. Mopsy są hałaśliwe niestety. Lub też stety. Wszystko zależy od tego, co kto lubi. Także za te efekty specjalne przepraszam. Co jeszcze? Jeszcze tak, wiosna się zbliża i będzie kolejny kurs odczytu planu duszy w maju online od 17. Można się zapisywać. Oczywiście sesję odczytu planu duszy polecam, sesję tarota, sesję różnego rodzaju. Jeśli poszukujecie odpowiedzi, to zapraszam. Postaram się towarzyszyć Wam w tej podróży. No i tyle w zasadzie. Teraz przechodzimy już do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie strzelce w czytaniu na marzec. Rozkładamy karty i patrzymy, co tutaj u Was może się objawić, jak ta energia będzie pracować. Najpierw jedna karta z kabalistycznego tarota, no a później będą jeszcze karty dodatkowe. Czyli patrzymy. Rydwan. No, taka karta dla Was, Rydwan. Działanie, wyjazd, podróże. Bohater, który walczy ze swoimi emocjami również. Jest i za, i przeciw. Rozumie i jednocześnie chce przełamać jakieś wzorce. Poszukuje swojego domu często. To jest taki król, który czuje się zwycięzcą. Także bardzo taka pozytywna karta. Dużo wody w niej, ponieważ jest to karta raka. Więc mamy tutaj do czynienia, tak jak mówiłam, z taką emocjonalną stroną, czyli właśnie mogą być podróże emocjonalne, ale nie tylko. Zobaczymy klasycznie teraz, co jeszcze się wokół tej karty pojawi, jakie energie. No i wtedy będzie można podsumować na koniec czytania, jak ten miesiąc marzec zapowiada się. No i tak to będzie, że najpierw będzie jedna karta Wasza energia, potem po lewej 3 i po prawej 3. I będę mówić w trakcie pokazywania, jakie to są pozycje. Ok. Dobrze, czyli tak, Wasza energia. Teraz będzie to, co z przeszłości idzie, teraźniejszość i przyszłość. Niektóre znaki miały takie fajne czytania. Tutaj mamy to, co pozytywne, pomocne, tutaj to, co negatywne, zablokowane być może. Tutaj rezultat, a inne znaki miały trudne czytania, więc zobaczymy, jak u Was. Królowa monet jest w tle, czyli atmosfera jest bardzo naturalna. Dużo natury, żeńskiej energii, opieki, obfitości. To jest taka mała cesarzowa, która potrafi się skupić tu i teraz, potrafi podać dłoń, pomocną dłoń często. Powiem, że bardzo fajna energia takiego osadzenia w materii,
co zawsze dobrze robi, tak? Ponieważ jesteśmy tu i teraz. Może to być też ktoś pomocny, może mama, jakiś rodzic, bo może to być też rodzic, niekoniecznie w czytaniu ogólnym będzie to kobieta. Może być mężczyzna o takiej jakości żeńskiej, bo tak też jest. I o takiej, w takich właśnie matczynych, bardzo fajnych, opiekuńczych umiejętnościach. No i to dobrze. A teraz zobaczymy, co z przeszłości tutaj idzie za Wami. Karta spontanicznych spotkań z przyjaciółmi. Jakiegoś opijania czegoś, zrozumienia, że życie nie polega tylko na pracy, że potrafimy tutaj bawić się i wspólnie coś świętować. Jest to karta bardzo sympatyczna. Też są tutaj uczucia, w sensie też, ponieważ w centrum macie rydwan, czyli właśnie kartę raka. Więc tutaj uczucia i emocje, ale bardzo pozytywne, które wpływają właśnie na to, co się może dziać w marcu. One z przeszłości idą, więc może jakieś spotkanie towarzyskie, spontaniczne, z przyjaciółmi, a może z ludźmi, z którymi jakoś tak fajnie zarezonowało, zainspirowali Was do czegoś i może do jakiegoś wyjazdu, który może się odbędzie w okolicach końca marca, na przykład na święta. Nie musi to być na święta, mogą to być też, może to być podróż biznesowa. W teraźniejszości mamy rycerza buław, czyli to już bliżej do Was, to jest chęć działania. Tak, wchodzę w to. Będę jechał, będę działał, czy działała, tak? Bo to znowu, tak jak mówię, energia działania dla wszystkich, którzy słuchają tego czytania, czyli podejmę różne działania, które mają mnie doprowadzić do jakiegoś doświadczenia, czy zrealizowania może jakiegoś planu, czy jakiegoś dzieła. Rycerz buław jest szybkim rycerzem, jest rozpalony, to może być też jakiś romans albo jakieś właśnie relacje, które mogą się tutaj pojawić, takie fajne, ogniste, albo mogą to być pomysły, które będziecie chcieli rozwijać. A to ciekawa sprawa, bo jeszcze w przyszłości pojawia się ponownie rydwan, czyli to, co jest tutaj w centrum. W tej energii miesiąca jest silnie obecny w przyszłości, czyli trochę tak jak powiedziałam, że na koniec miesiąca może być ta podróż fizycznie, ale też tutaj możecie chcieć się przeprowadzić czy przenieść gdzieś. Możecie chcieć wyjechać z tego miasta, w którym w tej chwili mieszkacie, albo z tej miejscowości, opuścić je. Może to być okresowe, może to być permanentne. Wszystko zależy od tego, kto ma jaką sytuację indywidualną, ale też jakby w tym jest eksploracja. Niektóre wyjazdy będą krótsze, właśnie tylko takie a la świąteczne wizyty. Inne w innych przypadkach mogą właśnie to być przeprowadzki, zmiany. Warto byłoby sobie przejrzeć swój samochód, jeśli macie taki, przyjrzeć się, jak koła wyglądają, podwozie, i ewidentnie sobie można też się przyjrzeć, bo tutaj możecie działać pod wpływem emocji i takiego rozpalenia w marcu. Możecie podejmować jakieś bardzo spontaniczne decyzje, takie last minute, tak? Czyli na ostatnią chwilę. Ponieważ pokazujecie się tutaj jako as monet, czyli taka energia złotej nowej myśli. Mam jakieś ziarenko, coś jest tutaj namacalne, konkretne i to coś konkretnego może pochodzić właśnie od tej królowej, ponieważ ona również ściska taką monetę. Czyli co? Możemy tutaj zrozumieć, że jesteśmy potencjałem, że mamy w sobie potencjał na coś, co może przynieść dużo zysków, dochodów, co może być rozwinięte. Może to być jakaś umiejętność, a może to być inwestycja w nas samych. To wszystko zależy od tego, kto ma jaką sytuację indywidualną. Może chcecie właśnie znaleźć nową pracę lub jest ona w tak wygląda, jakby już dla niektórych była w zanadrzu, może jakieś wstępne umowy podpisane, może tutaj coś właśnie zaczyna się rozwijać.
i Wy otrzymujecie tutaj taką szansę. Czy z tej szansy skorzystacie, to jest inna sprawa. Zobaczmy, co ma Wam pomagać. Mądrość pustelnika, praktyczność. To jest karta panny, karta kogoś, kto zwraca się do swojego wnętrza, szuka odpowiedzi w sobie, oddala się też trochę od tych swoich przyjaciół czy ludzi, z którymi tutaj fajnie się można było dogadać, świętować, bo może będzie chciał tutaj coś jakby przepracować sam, bo kwintesencją tej energii pustelnika jest bycie w odosobnieniu, na które się sami decydujemy po to, żeby pewne decyzje były niewymuszone przez to zewnętrzne towarzystwo czy ten świat. Chodzi o to, żeby odkryć być może, co kryje się tutaj za tym potencjałem, żeby wcześniej przeżyte jakieś doświadczenia, żeby to może jakby odkryło. Co ciekawe, jest tu ruch, oddalenie, tak jakbyście chcieli skorzystać z jakiejś szansy, oddalić się od znanych miejsc, od miejsc, w których teraz jesteście. I to może być taki eksperyment, tak jakbyście na trochę tylko chcieli to zrobić. Przynajmniej na ten moment tak to wygląda z tych kart. Zablokowana jest tutaj energia gwiazdy, czyli takiego prowadzenia, całkowitego oddania się pod opiekę gwiazd, tak? Czyli czegoś tutaj mamy nadzieję, ale ta nadzieja jest gdzieś taka zablokowana. Jakaś nadzieja na to, że osiągniemy sukces, ale jakbyście w to nie wierzyli. Ta karta pokazuje też taką nagą osobę, która nie boi się pokazać, kim jest, tak? Potrafi stanąć na scenie, potrafi się przedstawić. Natomiast to może być takie trudne, tak jak trudne nieraz dla osób, niektórych ludzi, jest występowanie publiczne, tak? Na scenie, czy pokazywanie się, czy bycie pod lupą, tak można powiedzieć. Więc tutaj możecie zmienić kierunek też i nie podążać za tą gwiazdą, tak też można to przeczytać, nie być do końca połączonym tutaj z tym prowadzeniem, więc warto byłoby tutaj skonfrontować, czy na pewno to, co chcecie zrobić, jest przemyślane. Stąd pustelnik też i tutaj w rezultacie pojawił się mag. Mag to jest karta czarodzieja, tak? Ale to też jest pierwszy krok, czyli jeśli jest potencjał, to czemu go nie wykorzystać? I tu z przeszłości spontaniczność i może decyzje spontaniczne podjęte jakieś po spotkaniu czy w czasie spotkania. Mag mówi, żeby ruszyć do dzieła, że tutaj ta manifestacja może być pełna, czyli jeśli mamy, Wy pokazujecie się jako taki pieniążek, to możecie, używając wszystkich swoich zdolności, wypracować sobie pełny zysk, tak? Gdybyście chcieli zaryzykować i ewentualnie uwierzyć, że przyświeca Wam ta gwiazda i ta nadzieja i to prowadzenie, ale możecie w to nie wierzyć. Możecie absolutnie tylko chcieć ruszyć i iść do boju, do dzieła. Ten rycerz w ogóle na tą gwiazdę nie patrzy. On biegnie w przeciwnym kierunku. Więc tutaj to działanie może być takie chaotyczne, tak jak powiedziałam, nieprzemyślane do końca. Dlatego ta porada o tym, żeby sobie właśnie znaleźć przestrzeń na to, żeby albo posłuchać kogoś, kto będzie spod znaku panny, albo po prostu oddalić się od zgiełku tego świata i zanurzyć się w swoje wnętrze. I tak jak mówiłam też z początku, to może być taka podróż wewnętrzna, czyli trzeba będzie przerobić tutaj jakiś proces, połączyć i wodę, i ogień, waszą naturę z tym, co chcecie osiągnąć. No, dołożymy karty i zobaczymy, co tutaj jeszcze można dodać. Czemu ten rycerz jest w teraźniejszości? Jaka to będzie sytuacja
dokąd on biegnie. No, biegnie tutaj do jakiejś prawdy, do być może jakiegoś awansu społecznego. Być może chce uratować królową, która może być w takiej sytuacji zagrożenia. Rycerz ma za zadanie służyć. Ma za zadanie być w działaniu, które ma chronić króla i królową, tak? Czyli jest to taki giermek. I jeśli giermek, to biegnie tutaj z pomocą królowej, która chce głosić jakąś prawdę. Być może właśnie wy szukacie prawdy i te działania, które będą podjęte przez was, mają was do tej prawdy zaprowadzić. Macie zrozumieć, o co chodzi z tym potencjałem, co to ma być za potencjał, jak go mam rozwijać, do czego to mnie tutaj wykieruje, przekieruje. Zobaczymy ten rydwan, praca. Dla niektórych to będzie ewidentnie jakaś sytuacja związana ze zmianą pracy, ze zmianą w ogóle sposobu działania. W życiu też, bo tutaj w ósemce monet mamy totalne skupienie na tym, co trzymamy w dłoniach. Tutaj jest praca, którą się wkłada w to, co ma być wypracowane, czyli w swoje dzieło. No i tutaj, jeśli chcemy, żeby tak było, żeby osiągnąć pełnię tego potencjału, to rzeczywiście trzeba tutaj tak działać, żeby to wypracować. Więc jeśli podróże, to mogą być służbowe, żeby jakby połączyć jakieś szczegóły, elementy, żeby tutaj coś wypracować, dokończyć. A dokąd was zaprowadzi ten mag? No, do kolejnego asa, czyli macie tutaj połączyć się z jednością serca, z tym potencjałem, który jeśli pokochacie coś czy kogoś, to jak najbardziej zrobicie ten pierwszy krok i będziecie chcieli wykorzystać wszystko, cały ten potencjał, który jest w was, wszystkie swoje umiejętności, żeby zdobyć to, co chcecie zdobyć. I teraz w zależności od tego, czy to jest miłość, czy to jest nowa praca, czy to jest coś takiego, o czym dawno już marzycie, to jak najbardziej jawi się, że jest tutaj potencjał, który się otwiera i od was zależy, jak wy sobie z tym poradzicie, w marcu szczególnie. W momencie, w którym będziecie chcieli działać, to działajcie na rzecz prawdy, nie tylko dla swojej korzyści, tylko w niesieniu pomocy innym. Jeszcze tutaj tą gwiazdę zobaczymy. O, ale macie miesiąc. No gwiazda tutaj właśnie ma być taką wskazówką, inicjacją i taką iskrą, która w tej chwili może jest zablokowana, ale macie do tego dostęp. Tylko chodzi o to, żebyście użyli swojej własnej energii właśnie tej, która pojawia się tutaj w tym rycerzu. Ten rycerz wydaje się kluczową postacią w marcu. Kimś, kto działa na korzyść prawdy dla was, żebyście mogli uwolnić się tutaj od czegoś, żebyście poczuli się wolni i pełni potencjału, który możecie wykorzystać. Bardzo ciekawe czytanie, bardzo ciekawy może być ten miesiąc nadchodzący i myślę, że możecie bardzo skorzystać na tym działaniu, które ewentualnie będziecie wdrażać. Czy też podróże, które być może planujecie, w zależności od tego, kto słucha. No i na koniec jeszcze karta wyroczni. Zobaczymy. Jako podsumowanie. O. Podróż do serca. No zobaczcie, mówimy o podróży. Mówię ja cały czas od początku.
I tutaj chodzi o to, żeby miłość płynęła wokół Was, do Was i od Was. I ten rycerz, podejrzewam, ma walczyć o prawdę, o miłość, o to, żeby czuć się kochanym i kochać. I żeby to wszystko, co nas nakręca, te emocje, które są w nas, żeby one były prawdziwe. I żebyście Wy rozpaleni poprzez właśnie działanie takie bardzo pozytywne, bardzo rozwijające eksperymenty, które mogą się lepiej lub gorzej udawać, mają Was doprowadzić do tego, żebyście zrobili pierwszy krok w stronę otwarcia serca, miłości i wykorzystania swojego potencjału, w marcu szczególnie. Także bardzo fajnie. Życzę Wam, jeśli planujecie podróż, bardzo udanej podróży i bardzo udanego marca. Wszystkiego dobrego.